Dokumentowany. Chyba nie przeszedłem tego DLC, nie było mi potrzebne ani do szczęścia, ani do 100% walić. O nie! Jak smutno. Nie byłeś ani trochę ciekawy? Ani odrobineczkę? Ani odrobineczkę. A już mamy 1000 pieniądzów. Sobie wezmę moje ostrza super. Ja bym powinna zdrowie w sumie odbić. Ojej. Ale trochę mi się nie chce. Oho, chyba jednak muszę. Dobra, weźmy lekarstwo na razie. Chyba maksowanie, jak tylko zobaczyłem 100% na pasku synchronizacji, gra zainstalowała się szybciej niż myślałam. Okej. No dobrze. Koleś, nie przeszkadzaj mi, mam misję. No chwyć! O, dobrze. Dobrze, Ezio. Chociaż raz mnie słuchasz. Skoczę tam? No, tylko trochę życia straciłam, ale trudno. Chciałbyś go w brzuszek. No, życie jest brutalne. Musi się tego nauczyć, pan kolega. No i myślę, że już tu byłam. W sensie, w tej dzielnicy. No, tak pewności nie mam. Ciekawe, co będziemy tu robić. To wygląda podejrzanie. Czy ja muszę tam na tą wieżę wejść? Nie wierzę, nie. Chociaż tak tu muszę wejść do okolicy. Można podobnie wspinać się po budynkach. Mirror search. Cześć, Lucyferka. Gdzieś chciałam zrobić cosplay Ezio jako sztyletu, użyłbym noża do masła. Taki był plan, gdybym mały. O, to w sumie urocze. Też noże do masła chyba nie są zbyt ostre. Że ja powinnam tego konia w sumie użyć. Chyba kawałek drogi jednak jest, a ja biegnę na piechotę. Jak to było z tym koniem? O, tu. Hej, hej! Taka nieprzyzwyczajona w ogóle do koni. Też... O nie, tu też jest oczko! O Boże. Nie wiem, gdzie tu jest. Gdzie tam w środku jest oczko? Gdzie jest na mapie ten wykrzyknik? Daleko mi jeszcze do niego. No, trochę tak, ale to trochę w innym kierunku. No, Tomb Raidery w sumie też. Ale tak najbardziej kojarzy mi się Mirror's Edge. A tu jednak jest gdzieś ten koleś. Ale gdzie on jest? Z wyżej? Zjedź tego konia. Z jakiegoś budynku? Może jest wyżej. Jednak. O, Uncharted, no, w sumie też. Ja ty cię oglądam na YouTube, jak nagrywałeś The Sims 1 7 lat temu. O! Kroczo. Nie, teraz niżej. Pokazuję. Nie, tak niżej. Ale no, gdzie? Czy ja tu muszę być o określonej porze? O, to jest w ogóle koleś, od którego mogę się uleczyć.
ulecz. Kupimy lekarstwo. Jest bardziej trafne teraz minąć pod budynkę, może TR5. No, w sumie w Tomb Raidera, no to różnie. Znaczy, to jest taki poboczna rzecz, którą można robić, nie? A w Mirror's Edge to jakby jest taki główny motyw fabularny, żeby biegać po dachach. Stąd wyjść. Aha, tu są drzwi, Boże drogi. Ezio Auditore! No cześć. Come in, come in! I'll kill you if you don't. Bartolomeo. To jest chyba ten z poprzedniej części? You have to meet my wife! Bandazilea! W sensie był taki, nie? Bandazilea! Mi się źle wydaje. Where is she? Did you check behind the table? Ah, here she is. No nie, biedna Seba. Charmed. Truly. Zaczarowany. Ja uwielbiam Mirror's Edge, to jest jedna z moich ulubionych. To was the fight against the French. Wiesz, bardziej mi się pierwsza część podobała. My men are holding their own. Machiavelli seemed to think things were more difficult. You know Machiavelli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Scusatemi. Throw me Bianca. A no tak, bo on miał ten miecz swój. Let me get straight to the point. The fight is not going well. We've been attacked on both sides. Borgia on one, French on the other. But know this. The Borgia position is weak. If you can defeat them, we can concentrate our forces on the French front. I think I know a way to help. Thank you for disclosing this to me, Madonna Dalviano. It is the least a wife can do to help her husband. Ojej, jak uroczo. Zabij tylko kapitana Borgiów. O Boże! Wyeliminuj kapitana Borgiów, dzięki czemu najemnicy zajmą się atakiem Francuzów. Ta wcześniejsza, którą śledziliśmy, te twarze są podobne, czy coś pokręciłam? Czy co? Nie wiem. No dla mnie wszystkie one podobnie wyglądają, ale no... Nie wiem, czy to jest zamierzone, czy tak ma faktycznie... Czy to się faktycznie wydaje tylko. Aha. Someone stop the leader before he gets to the tower. A nie, chciałam. A. Faster. Ratunku. Nie uciekaj. A. Dobrze. Gdzie teraz? To teraz! Jak go zamordowałam. Serio mam podwalić tą wieżę? Boże, znowu mi się czat przesuwa. Muszę wiedzieć, dokąd biec. Czemu mi się ten czat przesuwa, jak ja przesuwam? Boże, jak mnie to denerwuje. Michał, jak większość starych gier, wszystkie postaci mają takie same twarze, dosłownie. No, ale najbardziej widoczne to było w pierwszym Wiedźminie. Tam najwięcej było podobnych twarzy i wszystkie się myliły, także... W Unity jest tyle ludzi, że ja sobie nie wyobrażam, ile giga miałaby ta gra, gdyby każdy człowiek był inny. No, pewnie tak. Przekazuję pozdrowienia od Roaś i od Wierzby. O, dziękuję bardzo, Rajana. Pozdrów je też. No, w Gothica nie grałam. Także nie wiem. Dobra, czy ja w takim razie... Mam podpalić tą wieżę? Ale to ta wieża. Ej, ja mam tam... że tak powiem, dotrzeć. Skoczyć do wody, nie umrę od tego. Chyba nie. Jeszcze flagę zebrałam. Nie wiem, czy ja tu wejdę. Wejdę tu. Mhm.
To znowu mamy problem ze wspinaczką lekki. Oczywiście. Naciśniesz spację podczas skoku do wody, to jeszcze raz to skoczysz na główkę. O! Dziękuję, postaram się pamiętać. Wykorzystać. No ale... Właśnie na górę. Boże. To jest, ty musisz zawsze naokoło jakoś łazić. Jutro się z dziewczynami spotkam. O! Jak fajnie! Widzę, że dziewczyny mają pełne wakacje wrażeń. Z wieloma pianeczkami się spotykają. Ojeju, kiedy jest głośno. A bum! Arno z Unity. O. Muszę zobaczyć kiedyś. Wróć do punktu kontrolnego, wróć do Bartolomeo, okej. Okay. Teraz pytanie, jak mam tam wrócić? W ogóle jakaś taka wysepka. Nie wiadomo, skąd, gdzie. Kabum! No, te windy to kocham. Przynajmniej jest szybciej. Dobra, czy ja się tu zepnę w ogóle? No, czy ja muszę iść dookoła? Bo to trochę wygląda, jakbym musiała serio. Nie zepniesz się tu, prawda? Ezio! Jak możesz mi to robić? Skrzynkę widzę. Za to. Tutaj też nie wejdziesz pewnie. Życie jest brutalne. Dobra, gdzie jest ten mój koń? Nie, nie jest mój koń. No stój, wierzchowcu! Tak to nigdy nie dojedziemy. Boże, ale to frustrujące, że wszystko muszę dookoła. Ale tu już chyba mogę wejść, nie? No, jeszcze trochę. Trochę jeszcze tych asasynów mi zostało. Boże, daleko do tego gościa. Ej, serio, gdzie on jest na tej mapie? Super daleko jest! Ja pierdzielę. Jest ten kuń. Kuń! Normalnie płotka. Chodź. Płotka 2.0. Przecież to powinna być płotka 1.0, bo pewnie jest gorsza od płotki Wiedźminowej. Przecież w sumie steruje się tym całkiem spoko. No, tu coś jest zablokowane w ogóle jakąś kłódką, nie wiadomo co tu się dzieje. Dobra, jestem. No puść mnie, kuń. Ezio, we sent those lurid codardi running for the hills. Yes, we did. Tylko ona ma ładną ozdobę na głowie. I will be able to draw more men to the fight. But first I want to reinforce our barracks. Who will take care of this? I'm no good with these things. You are the educated one. You approach. Va bene. But in return, okay. I need to know Cesare and Rodrigo's every move. Can your men keep track of them for me? Of course. No,
No dobrze, to co ja mam tu robić? Aha, odnawianie budowli. Z nim muszę pogadać. Mam nadzieję, że to jest za darmo. Ja nie mam pieniędzy. Właśnie pominęłaś, pamiętam te bramy, tylko tyle powiem. Aha. Mnie przeraża to teraz. Jaka gra miała najgorszą muzykę w tle według ciebie? Ojej, Hotaru, trudno powiedzieć. Muzyka to jest coś, co przechodzi mi mimo uszu zazwyczaj i ja nie umiem... W sensie ja nie jestem słuchowcem i mnie... mi muzyka, jak jest... nie wiem, pasująca, to praktycznie jej nie zauważam. Jak jest niepasująca, to też mogę o niej zapomnieć. Więc w sumie ciężko powiedzieć. Ale ogólnie, no... Pewnie były takie gry. Pewnie gdzieś tam... W którymś momencie, ale... Nie powiem ci teraz. Isn't she a thing of beauty? Very impressive. More men join us every day. It has become very competitive, which is just the way I like it. As you can see, this board shows the ranks of our top warriors. Prove your skills, and you will move up the list. Shouldn't I already be at the top? No właśnie. Jam's fighting downstairs. If you're looking to show off, we also have fights. Now, if you'll excuse me, I've got money on this match. Zawsze zwracam uwagę na muzykę. Where is Bartolomeo? At the fight downstairs. He has such an aggressive view of the world. However, strategy is equally important. Take these carrier pigeons, for example. Each one sent from Machiavelli bears the name of an important Templar in Roma. Czyli oni mi będą wysyłać tych Templariuszy do morderstwa. Thank you, Madonna. Can you ask Bartolomeo to come see me? Myślałam, że tego tu nie będzie. Report about Cesare and Rodrigo's whereabouts. He will be there. No dobra, dostaliśmy trochę pieniędzy. Okej, znaczy ja się zgadzam, że muzyka bardzo buduje klimat. Musi być odpowiednia, żeby... nie wiem, żeby cała gra miała sens. Ale po prostu ja jestem bardziej wzrokowcem niż słuchowcem i mi wiele rzeczy, które się do mnie mówi, albo które gdzieś mi tam grają, co jak muzyka, jeszcze zwłaszcza w tle, która nie jest jakby na pierwszy rzut się nie wychodzi, to po prostu zwracam na nią mniejszą uwagę, bo zwracam... Jakby moje zmysły są atakowane z innej strony i mi wiele rzeczy jakby takich umyka, nie? Najwięcej pamiętam muzykę z Mass Effecta, bo po prostu tyle razy grałam, że po prostu mi się wbiła w pamięć i jakoś tak ze mną została, że wszystkie te epickie momenty strasznie fajnie brzmiały muzycznie, ale no... Jakbym miała jakieś inne gry wymieniać, to byłoby mi trochę ciężko. Ktoś puka do twoich... nie, to sąsiad puka, Seba. Coś ostatnio, nie dość, że remonty od czasu do czasu jakieś stukania tam robią, nie wiem co oni tam kminią. Brotherhood jest najbardziej rozbudowany w aktywności pobocznej. O matko, to mnie trochę przeraża, ale no trudno. No dobrze, czyli tu mamy ten kawałek i mamy te zlecenia zabójstw. I tu jest w ogóle jeszcze jakieś zlecenie zabójstw też. Ale to ja mam wejść do tego gołębnika tu? Nie. Zlecenia zabójstw od nich tu dostanę? Że ona mi da. Madonna, has Machiavelli sent word? Yes. The pigeons deliver the names of key papal agents. The Jubilee has brought pilgrims to Roma, their money taken by the church in exchange for absolution. Threats of damnation terrorize those reluctant to pay. The agents' collections go directly to Cesare.
I will make money the least of their worries. Obejrzyj mapę, by je odnaleźć. Aha, czyli ja te zabójstwa dostałam na mapę. No dobra. Mi się wbiła muzyka bez Baldur's Gate na tyle, że śni mi się po nocach. Ojej, świetna muzyka, pasuje się idealnie w klimat. No, rozumiem. Ja potrafię się często zatrzymać, żeby posłuchać jakiej muzyki w grze w połączeniu z ładną scenerią. Ojej, wow, to podziwiam. Gołębie też są zamieszane w spiski, jak zawsze. Jak zawsze. Gołębie to, nie wiem, sikające glizdy. Latające. No dobra, gdzie ja dostałam te zlecenia zabój? Bo ja widzę tylko jedno w sumie. Może są na terenie, którego jeszcze nie odblokowałam. A to co to są te kłódki? Aha, to jest medyk. Serio? Medyk? Aha, bo to są zablokowane sklepy. Dobra, już wiem, ogarniam. Never mind. Dobra, chodźmy to zlecenie zabójstwa zrobić. Gdzie to jest? Dobra, dobra, Prator. Ja wiem swoje. Aha, rozumiem, Seba. Dobra, dzięki. Myślałam, że już sobie mogę kupować, a to faktycznie tak nie działa chyba. Tu się coś świeci. Aha, to jest ten gołębnik, z którego... To jest w ogóle dziwne. Te gołębniki dziwnie wyglądają. Cześć Ashi, dziękuję bardzo za followka. Aha. Głowy. O matko, tu też są zadania poboczne do tego. Jesus. Ta gra nie ma serca dla mnie. Mając na względzie chęć uciszenia mieszkańców Rzymu, ten nick był wolny. Cześć, dziękuję bardzo za followka. Borgiowie najęli dwóch szczególnie ukrytych smerżników. Usuń ich, by napełnić serca ludu nadzieją. No dobra, i mam ich zabić ukrytym ostrzem. No to może być problem. Gdzie to jest? Jezu, no nie interesuje mnie to. Dobra, jeden jest tutaj. Mogę go zaznaczyć? Mogę. Dobra, bo ja bym chciała najpierw do tego pójść, skoro jest bliżej. Kapitan Worgiu. Dobra, dobra. Wy się tam uspokójcie z tymi kapitanami. Więc pytanie, gdzie on jest, bo jak on jest w takim miejscu usadowiony, że ciężko go będzie zabić ukrytym ostrzem, to może być problem. Kredo Zabójcy, Bractwo, jedna z moich ulubionych gier. Ojej, podziwiam. Bardzo. Ja mam wszędzie zadania poboczne, w każdym zadaniu. Właśnie Brotherhood to wprowadziło na stałe do serii. Jestem złudza, to trochę nie lubię zadań pobocznych. Zbędne wydłużenie gry, zawracanie głowy i powodu frustracji. No, trochę racja. Już zależy, jak kto lubi, nie? A to jakby to wzmaga to poczucie, że wiecie, że fajnie by było zrobić coś na 100%, nie? Dobra, tam jest ten koleś. Dobra. Tego jakoś poszło. Możemy go jeszcze okraść. Ła! No oczywiście, że spadłem. Jest to...
tym gołębiu w ogóle. Ezio, chwytaj się, no. Nie możemy tracić za dużo zdrowia. Tam jest... Co to? Tam to też jest gołębnik? Nie, to jest flaga. Jezus Maria, dobra. Jaką flagę zebrać? Da się wspinać po tych kolumnach? Nie. A, dobra, tu balonet. Nie chcę mi się zbierać tych flag. Ja miałam takie poczucie właśnie, jak grałam w Assassina 4, to tam mi się naprawdę chciało robić te zadania poboczne, chociaż one były czasami takie zrąbane, że... Może też powtarzałam tam po miliard razy. To jest pytanie, gdzie ten koleś tam jest? Gra ma zadania. Najlepiej niech się od razu zacznie i skończy. To nie chodzi o to, że gra powinna się zaraz skończyć, tylko że ilość i jakość tych zadań ma dużo do powiedzenia względem, nie wiem, grającego. I jeśli jakość zadań leży, albo inne rzeczy leżą, to ilość tych zadań tego nie wynagrodzi, że będziesz się dobrze bawił. I po prostu... No jakby są różni ludzie i różne rzeczy lubią, a asesyny idą w stronę wielości zadań, a nie jakości. Więc... No. Czy ja bym mogła do tego gościa się jakoś dostać tak, żebym go mogła zamordować w odpowiedni sposób? To mnie teraz najbardziej interesuje. Będę musiała chyba wejść tam na górę jakoś. Ja on się tu schował. O nie. O! Dobra. To się fuksem udało. Ale okej. Okay. Zadziała net. Zatem ja osobiście na przykład doceniam teraz gry, które są trochę krótsze. Jednak do przechodzenia i trochę nie mają aż tylu zadań. Jak na przykład te najnowsze Asasyny, bo to jest po prostu przesada dla mnie. I nie wiem, każdy, kto pracuje, to znowu nie ma szans, żeby tyle czasu spędzić nad jedną grą i ją skończyć z wszystkimi zadaniami. To jest trochę smutne. Dobra, teraz widzę te zlecenia zabójstw. Ale mnie kusi, żeby tą wieżę tu zrobić. Może się uda. To znowu mi się czat przesunął. Znaczny problem ze znalezieniem tych flag. No, to są tylko znajdźki, Hotaru. YOLO super. No, u mnie zawsze YOLO najlepiej wychodzi. Ja się nie spodziewałam, że ten kościół po prostu będzie tam szedł. Rizins może jakoś ujdzie, do Say hejtuje całym serduszkiem. O Boże. A to pod jakim względem hejtujesz? Ja Origins akurat bardzo lubię, ale to ze względu na to, że... aha, bo to jest gołębnik. To ze względu... W sumie mogła mi się po tą flagę... Nie, nie idę po flagę. Boże, ze względu na to, że bardzo lubię Egipt i... mitologię egipską i w ogóle cały motyw tego świata mi się strasznie podobał w tym Asasynie. I jeszcze mam DLC do przejścia i też nie wiem, kiedy się za to ruszę, ale no. A oczywiście, że musiałam stracić życie spadając stąd. Także ten...
Poczułam. Tak, poczułam się pewnie. Tylko, że ja tam nie wejdę pewnie, bo to jest... Czemu po prostu tutaj są takie góry wszędzie? Czy tam nie można wejść w ogóle? Dobra, gdzie jest mój koń? Cześć, Rojanusz. Pod koniec męczyłam, bo się przedłużał i sam system levelowania był toporny. No, to mnie też trochę odrzuca od tej gry, że ten system levelowania jest taki, bo ja lubię mieć na przykład dużo leveli do przodu, żeby kogoś zaatakować albo coś zrobić, a Odyssey wprowadziło te levele takie, że się dopasowują do przeciwników i jest mi trudniej i nie lubię. Dobra, czekajcie, bo tu muszę skitrać jakoś trochę. To jest trudność 3, więc mi się wydaje, że chyba umrę tu. Habsburga 3 jest, testuje Egipt, to mi 7 godzin zajmuje. O Boże, Bartek! Masakra. Denerwowały te góry strasznie, trzeba latać dookoła, żeby się dowiedzieć, że wejście było obok ciebie, jak z góry pagórki warzywne, no. Trochę takie frustrujące, że trzeba to dookoła jeździć zawsze. Dobra, gdzie jest ten kapitan? Trzeba się skupić, bo oni mnie tu widzą trochę. Dobra, tego gościa trzeba zabić. On jest przy sianku. Świetnie. Mógłbyś się odwrócić w drugą stronę. Kurde. Jest trochę problematyczne. Ja zanim tam dobiegnę, to już wszyscy się dowiedzą. Kurde. Dobra, zróbmy to z drugiej strony. Nie, weźcie się ode mnie, kobiety dziwne. Aha, zbieramy hajs na kuszę, dobrze. O nie, zauważyli mnie, fuck. A chciałam tak sprytnie to zrobić. Ten kapitan pewnie już mi spitolił. Nie, jeszcze mi nie spitolił. Ej, mój niecny plan. Poszedł się rąbać. Muszę się tego zamordować jakoś. Nie, bo to jest ten ciężki. No to to tak nie idzie. Kurde, bestia. Nie, zostaw mnie. Cześć Materac. Cześć Rockferka. Muszę się pikolić. Akurat no. Kurde, było nieźle. Nie. To kusi jeszcze. Ej, czemu nie mogę na kółku przestawić? Aha, mam. Dobra, nieważne. No czemu już mnie nie widzisz? Przecież nie jestem na waszym terenie. Odczepcie się, ja pikole. Ojej, dziękuję Materac bardzo. Serio. Ach, Boże. Co od niego mogę wziąć kuszę?
Seriously. O, dobra, zwrócił się. Dobra. Dark Souls nie grałaś. No, ja wiem. Ale nie przepadam za Dark Souls. No kurczę. O, o, o! Dobrze! Wlazło! Wlazło! Jak w masło. Tylko, że mnie teraz zrzucą pewnie z tej wieży, prawda? Nie! Nie, Ezio! Zostawcie mnie wszyscy, patafiany. Ezio, szybciej, błagam cię. O, znudziło im się. To dobrze. Ej, tak, sneaky byłam. Bardzo sneaky. Ukryj się gdzieś. No, w sumie mogłam się ukryć. Ale poczułam, wiecie, ten zew natury. I zew palonego, nie wiem, sianka. Po prostu nie mogłam się powstrzymać. Zepsutego sianka. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No, to teraz tu mamy ślicznie przeczyszczone. A te złote, to znaczy, że mam... Aha. To jest ten skarb? Czy żeśmy już to zbadali, dlatego jest zaznaczone na złoto? Dobra, to ja bym sobie teraz skoczyła po te zlecenie zabójstw. O, tutaj mamy od kurtyzany. Może od kurtyzany. Nie, dobra, zlecenie zabójstw zrobimy. Ale zanim to zrobimy, to musimy zrobić sobie przerwę na toaletę. Także... Ewentualnie sobie zróbcie więcej herbatki, przynieście jakieś chrupki i słyszymy się za 5 minut.